Cześć, misiaczki! Na wstępie chciałbym złożyć najszczersze życzenia dla wszystkich misiowych mam. Dużo zdrówka, szczęścia oraz pociechy z Was, kochane misiaczki, żeby wszystkie mamcie zarabiały milion milionów i by były najfajniejsze na świecie. A teraz, kochani, ważne obwieszczenia. Uwaga, zaszczyt mi wielki spotkał, gdyż TikTok przyznał mi wczesny dostęp do publikacji TikToków o długości do 3 minut. Ło! Wow. Jednak dobrze wiem, że gdyby niewielkie wsparcie gangu miśiaczków, to nic bym nie miał. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Wam za poświęcony czas, każdą obejrzaną sekundę, każdy napisany komentarz, każdą subskrypcję na YouTube, followa na Instagramie i przede wszystkim za to, że jesteście jasy, jesteście. Czyli super. Ej, a kiedy w końcu pokażesz twarz? I teraz Was zaskoczę: najprawdopodobniej już jutro! O Boże, czyli kurier przywiózł to, co miał przywieźć? Dokładnie tak. Łe, wolałem, jak nie pokazywałeś twarzy. Spokojnie, kochane misiaczki. Jest takie powiedzenie, że jeszcze taki się nie urodził, który by wszystkim dogodził. Jednak myślę, że uda mi się dogodzić wszystkim. Tym, którzy chcieli zobaczyć twarz, jak i tym, którzy nie chcieli. Ale jak to tak da się? Już jutro, kochani, się przekonacie, że jak najbardziej. Ej, a założysz Discorda, żeby rozmawiać z misiaczkami? Kochani, chociaż bardzo bym chciał, to niestety mój czas jest tak wypełniony, że dosłownie ciężko mi wygospodarować 10 minut. Wiecie, praca, nagrywanie tiktaków, jedzenie, sprzątanie, spanie itd. Dlatego, jedyne na co mam czas, to dosłownie wrzucenie najważniejszych informacji na Insta, jak informacje o zbanowaniu filmiku konkursowego z niewiadomych przyczyn, chociażby, który jeszcze trwa jak coś, więc zapraszam bardzo serdecznie. Tymczasem się rozłączam w pierwszym, długim materiale tik-takowym w wykonaniu audiologa. Trzymajcie się cieplutko, misiaczki. I teraz już na 200%. Do zobaczenia. Cześć.